No co tam potrzebujesz? Tego małego będę znowu zostawił, romancika. Jak? Tego małego romancika. Mały rowerek ten? No. No to dawaj. I ile? Czekaj, potem mam ci tą kartkę, co ostatnio, bo masz tu i wszystkie dane. 300 by było. No. Tylko słuchaj, kolega, bo jest taki problem. Jaki? Ty mi sprzedawałeś ten głośnik. No. No i dzisiaj ktoś przyszedł go kupić, nie? No i chciał, żebym pokazał, jak gra, ale się rozładował. Chciałem go podłączyć pod ładowarkę i tutaj jest złącze USB-C uszkodzone. Nie, normalnie ładował. No jakbym cyknął, normalnie ładował. Od momentu, kiedy ty go mi przyniosłeś, no? On cały czas leżał na pół, cenik go nie chciał kupić. Dzisiaj podłączę ładowarkę i się nie da. No, czekaj, ile ja za niego dałem? 200 dostałeś. No to daj mi go, ja go sprawdzę w domu podłączę, bo ja wyjdził, że on normalnie ładował. No ale będę musiał ci odjąć po prostu od no tego dobra, rowera, nie? Spoko, ja go sprawdzę w domu i ci pójdzie, bo dam znać. Dobra. Ale działał normalnie. No, no zobacz, patrz, pokażę ci. Widzisz? No czekaj, tutaj z tej strony go włączałeś? To normalnie tutaj te diody szły i... Czy on jest całkiem rozładowany, nie? Normalnie te diody później szły, wiesz? I na biało. No dobra, to ja sprawdzę go w domu. Ale mówię ci, działał normalnie. Dobra. Nie no, spoko, to spoko. Rower, Romet. Jaki to był? A dobra, wezmę z tej umowy. Jolene. No. Jolene. No ja ci przyniosę ten głośnik też, czego wtedy ładowałem w domu. I normalnie były cztery kreski. Wiesz, tylko zrób zdjęcie rowerkowi. Dzięki. Daj autograf. Dobra, trzymaj umowę. Za 200 tyle, ile dostałeś, nie? No, spoko. No, no i za rowerek jest 300, 200 głośniczek. Dobra. I 100 zostaje dla ciebie, nie? Spoko. Dzięki, cześć. Dzięki również, cześć. Do gier, laptop. Bo za zawsze na sprzedaż. Nie, na sprzedaż. Tam paragon jest w środku. Są 4 miesiące, no. 4 miesiące? To czemu sprzedajesz już tak szybko? Już nie gram. Już nie grasz? Zbudziło się? O. X707Z. Ile byś chciał za niego? Nie wiem. No zaproponuj coś. Może niech pan zaproponuje, co wtedy? Wystawiałeś go już gdzieś, czy od razu tak z marszu do Lombardu? No się od razu do Lombardu. Dobra, i piątka 12 generacji, 12500H, 16 giga RAM-u, RTX 3050. No, karty graficzne nie podali. No. Co? Mówię, nie ma tam nigdzie napisane karty graficzne? No właśnie nie napisali, wiesz, jest przykątny ekranu, ile pamięci ma, karta graficzna, jaki jest procesor, jaki jest dysk, RAM, ale w sumie tu napisali, na tej naklejce, RTX 3050. No to zgadza się, nie? Mhm. I jest dowód zakupu tutaj, bo taką samą aukcję znalazłem. Aukcję znalazłem z takim samym laptopem, nie? Mhm. 11 stycznia tego roku sprzedał się za 3200. Też z dowodem zakupu, tylko nie mam wglądu, jaka jest data zakupu, ale podejrzewam, że jeszcze też gwarancja była, nie? I wygląda ładny, zadbany, także to by było coś identyko. Także no, można by zaproponować tutaj 2300. A myszkę też możesz? Pokaż. Tu się mam paragonu. Na pewno idź do domu leży, ale... Wiesz co, troszkę bym naciągnął i bym mógł zrobić 2,5 z myszką. Aha. Razem. 2500. Może być? Słuchaj. Dobra. Ja go zresetowałem, on jest do ustawień, do zalogowania się do tego tak? Metodu. No. Ale można zobaczyć. Zaznaczyłeś, żeby wyczyścił dysk i wszystkie pliki usunął? Chyba tak. No całego chyba tam usunąłem w ustawieniach. Bo możesz przywrócić go do ustawień fabrycznych nie usuwając plików, a możesz usuwając pliki, nie? Ja chyba zaznaczałem, że usuwać pliki. Nie, można sprawdzić zobaczyć tam. Sprawdzić na wszelki wypadek. Tylko to jest 11. Mhm. No, każe się połączyć z netem, także raczej zaznaczyłeś, żeby wyczyścił cały dysk, wiesz? Aha, no to się tak wydaje, że chyba zaznaczyłem. Ale już go sobie przygotuję, żeby on był zalogowany. Daj autograf. I coś jeszcze będzie, czy to wszystko? Nie, wszystko. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5. Proszę bardzo. Siema. Talk with him. Wait. Okej. Dzień dobry. Dzień dobry. Tam kolega ogólnie jest z Brazylii i średnio mówi po angielsku, więc dlatego do mnie zadzwonił. No. On chciałby kupić Xboxa używanego. One? S, Series S, X? Alvaro? What? Series X or... One? Xbox One, one. One? Yes. Okej. Okay. Z napędem czy bez? Tak, z napędem. A nie wolałby PlayStation 4? A w jakiej to jest cenie? Ogólnie jak się różni? Ceny są podobne, tylko no Xboxa One to mam tylko tą pierwszą wersję, taką najstarszą, nie?
No i tam chyba pada, nie ma nawet, a mam na przykład naszej konsole PlayStation 4 500 giga plus padzik za 399, nie? A i normalnie wszystko śmiga tam, nie? No, no, no. A, no to... Dawid, mam go do telefonu. Dobra. What's up? Alvaro, this guy have a PS4 for 400 złotych, guys. I don't know, maybe this is for you better option. Don't have Xbox? Have Xbox, only don't have a controller. How many price Xbox Series X? Series X, above 100. 100, oh, okay. Oh, asking him, you know when you take control, Xbox One? Yeah, I don't have the control part. When he take control of Xbox? On się pyta chyba, kiedy będzie jakiś nowy kontroler do Xboxa, nie wiem, tak z tego co... No, wiem, mówię, że no nie mam i raczej nie będziemy mieli tak, wiesz, w sprzedaży osobno, nie? Rzadko kiedy się trafia, szczerze mówiąc. He doesn't know because Alvaro only in compact, you know, Xbox with controller, no controller and Xbox, only, you know, compact. Compact? You know, together. Ah, okay. No, he doesn't know at all controller. You know, and he doesn't know who be. Okay. Alvaro, you don't want PlayStation 4? It's the best console. Yes, but I want play Grand Theft Auto 4, you know? Jak? GTA 4, Steli. GTA. Grand Theft Auto, yes. 4? Yes. On PlayStation it's available. Have? Yes. I didn't know this. I don't have now, okay. But GTA. Because, works yes, on PlayStation 4 in Brazil GTA 5 too. Yes, GTA 5 I play in Brazil. I have PlayStation 5, you know, but I never see Grand Theft Auto 4. Only in Xbox. Ah, 4. Yes, 4, no 5. You check, please. I check it. Okay. Okay. GTA 4 is not available. Yes. On PlayStation 4. It is no good. I take Xbox just because this Grand Theft Auto 4. I finish San Andreas, you know, San Andreas and 5, but 4 no, I don't play. Okay, thank you. Cześć. Залончите. Jak? Залончите. Może English? English? Nie. No. Macz. Przepraszam, ale je. A nic się nie stało. No. Co to jest w ogóle? To do samochodu kaczate opumu. Ten już załączył. A takie pompka? No, to tak. Okej. Okay. 50 zł? No, to tak. Daj autograf. Proszę bardzo. Dzięki, na razie. Plecak masz otwarty. A? Plecak zapnij sobie. Tak, mówię, że stop. Sergi, tak? No. Serhi. Plecak, backpack. Open, otwarty. O. What do you say? Have a problem with console, Xbox? Or no, no, nothing? No. Everything's okay? No, no. You buy controller? Yes. And media Xbox. Okay. You have a white Xbox or just black? What? You have white, this, or just black? Color only white. This, only this console. Oh, okay, perfect, no problem. I don't have another. But have cables? Power supply, oh, yes. Okay, perfect. Everything okay with console, right? But you need only HDMI cable from console to TV. Oh, okay, don't you, have... You need buy... HDMI cable. Have a HDMI cable. Okay, here okay, you have... Okay, this is not problem. Here you have for sale? For sale, no, but if I have, I give you, okay? Okay, perfect, thank you. I check. Okay, I have. Oh, thank you, super. Oh, 299. This... Don't have it together with console? This is all. Oh, okay, 399, okay, perfect.
Tam, ja brałem tutaj od was Apple Watcha. No? No tam pisałem, on zablokowany jest. 3 tygodnie temu? Tak? Dokładnie to było 4. No, no, no. I który to? Ten droższy? Tak, bo tam ja brałem dla dziewczyny, był taki bez pudełka i był właśnie ten, nie? I kurczę, no za późno się zorientowaliśmy, bo my jesteśmy z Pomorza. Bo tak nie ma opcji, nie? Żeby tam się skontaktować z poprzednim właścicielem. No spróbujemy właśnie, spróbujemy. Skąd ten k*** był? Kurwa, rybieniec jakiś. Koło Poznania to by było. Kubuś, ty masz może kontakt do tego od którego kupiłeś tego Apple Watcha, co ten pan z Pomorza przyjechał i kupił 2? Bo ten pan przyjechał i jakbym się skontaktował z tym ziomkiem, to byśmy zdjęli tą blokadę. Może na Insta do ciebie pisało gdzieś? Co, no to najwyżej oddam panu kasę i ten. I sobie później zrobimy, nie? Dobra. Spoko, to cześć. To zrobimy zwrot chyba, co? Bo nie mam ani numer telefonu, ani gościa wzajemnych. A jakbyśmy wtedy tamtego Apple Watcha, ja bym tam dopłacił, nie? Nie ma sprawy, nie ma sprawy. Go weźmy go tam, pokaż, ja sobie zobaczę. Możesz sobie zobaczyć, nie? Odpakować ci go? No, już się otworzył. A tu robimy zwrocik i zgłos. A ten jest nowy? To taki... nie jest nowy i ma u góry taką ryskę. Daj ci pokażę. Dlatego też jest taki tani, nie? Mhm. Troszeczkę widać. Takie delikatne ryski, nie? Aha, na szkle. No, no, no. I tutaj, jak się przyjrzysz, też jest taka ryska dosyć... No jest taka, no. ...bardziej widoczna, nie? No tak poza tym to wszystko śmiga. No i jest dobrze zresetowany, bo... A ten... czym się różni od tamtego? Ten watch od tego tu? No, no, no. Na tym jest... zrobię zwrot, ok? Mhm, żeby dobra, się dobra. Nie pogubić. No spokojnie. I teraz będziemy działać. To jest od niego. To jest od tego. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. Proszę bardzo. Zgadza się. Teraz możesz mi powiedzieć, czym się różni? To jest wersja bez karty SIM, nie? Dobra. To będzie, nie? Może być? Tak. Okej. Okay. Ile tam z niego zrobiłem wtedy? No wiesz co, w sumie musiałeś wraz specjalnie jechać z powrotem, czy tak przy okazji? Można powiedzieć przy okazji, jadę do Niemiec od razu, wiesz? Nie. No dobra, ale no za tą pomyłkę to ci stówkę rabatu zrobimy. Dobra. 9 stówek, nie? To masz tutaj, zobacz sobie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć... Jest, się kleją. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dobrze. Ja tylko z takim pytaniem, czy hulajnogi też można sprzedać u was? Może. Elektryczne? No. Bo mam w samochodzie tu, to przyniosę, nie? Pewnie, pokazać. Mówię pan, co mi już niepotrzebne, a w domu tylko zawadza. Jaki to model i ten? Oj, szczerze powiem, nawet nie wiem. Nie wiesz? Nie. A ile kilometrów na godzinę jeździ? Nawet nie wiem. Kurde, 30 nawet chyba nią jechałem? Czy nawet niecałe 30, 20 na pewno, nie? I jaki ma zasięg? Zasięg, kurde, też, nie wiem, nie wiem. To na pewno twoja hulajnoga? Na pewno moja, tak jest. Moja, ale nie wiem nawet, bo dużo jej nie używałem, nie? Na pewno moja jest. Jeszcze raz? Mówię, na pewno moja, ale zasięg nie wiem. Nie? I tylko jest taki mankament, że trochę tutaj kierownica, nie? Trochę taka jest luźna, nie? Ale mi to pan w jeździe nie przeszkadzało jakiejś, nie? Połącz się z aplikacją. No, kurde, ja nie mam takiej. Nie masz aplikacji? Nie mam. No to musisz to ogarnąć, wtedy będziemy działać, wiesz? A jak aplikacja? No ściągnij aplikację do niej, nie wiem jaka aplikacja jest. No i po prostu sprawdzimy, czy nie jest sparowana z jakimś kontem, czy coś, nie? O kurde, ja nie wiem. No to odpada, nie? No. A pan nie wie, nie? Jak to sparować z kontem? No wiem, ale no, to nie należy do mnie, nie? Jeżeli chcesz sprzedaż, to ty powinieneś już mieć aplikację przygotowaną, wszystko, żeby nie tracić czasu teraz, nie? Żeby nie tracić, no. To też trochę dziwne, jeżeli nie masz aplikacji sparowanej z hula. No nie wiem, bo nie? No. Nie robiłem nigdy tego. Jak to zrobię, to wtedy mogę... Ale ludzi nie ma akurat. To nie ma. To działamy, dobra? Aha. O, dzięki bardzo za pomoc. Jaka to marka? Za bardzo nie znam, tam hakerem też nie jestem. No właśnie, teraz trzeba się zalogować, zarejestrować. Hakerem po tym panu to ja nie jestem. No dobra, to są całkiem łatwe i przyjemne. Wyceniają, do czym się zgodzisz. No trzeba będzie wziąć pod uwagę, że stanowią lata, nie? Wiecie co, w pewnym momencie musiałem spytać tego gościa, czy chce wystąpić w serialu. No bo chciałem wyjść na zewnątrz, pokazać jak sprawdzam tą hulajnogę i musiałbym założyć sobie GoPro. Ale wiecie co jest najlepsze?
że ta hulajnoga jest zjeb... Ona nie działa. I to centralnie po prostu nie da się jej odpalić. Także teraz zrobimy tak, że wejdę do środka, włączę jeszcze raz nagrywanie i powiem mu, żeby odpalił ją, zobaczymy co zrobi i powie. Generalnie wyceniłem mu ją na 550 zł, no bo ta kierownica tutaj tak lata. Ale patrzcie, ona naprawdę nie działa. Włączam, chce się rozpędzić, daję gazu i nic. Trochę przygazuje i się wyłącza. Także jest uszkodzone. Jadę do niego, zobaczymy co powie. Spróbuję ją odpalić, bo już nie mogłem jej włączyć, wiesz? Nie dało się jej uruchomić. Musisz jechać? Co? Nie da się, przyjadę, może na to, że ja. Nie, uda się po prostu tak tu rozpuszczać i włącz gaz, podnieś, koło będzie się kręcić. Przytrzymaj. Spróbuj się przejechać na dworze. Coś chyba nie działa, co? Odpada, nie? Nie, w domu sprawdzę. Musiałeś wcisnąć po prostu, się nie uda. Nie, nie, nie. Nie, sprawdzę w domu i dokładnie. Oczywiście. Nie, nie, nie chciałem. Dobra. Chyba do baryczka. Nie, nie, nie.